Cześć, kanał 365 dni o piłce. Zaczynamy 22 serię gier w PKO BP Ekstraklasie. Pierwszy mecz to było starcie Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa i na starcie muszę Was oczywiście zachęcić do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, także przycisku lubię to pod filmem. Powiem tak, jeżeli takie bramki będą w tej kolejce padać, to naprawdę zacieram ręce. Mowa oczywiście o bramce numer 1 dla Jagiellonii, cudownym, no właśnie, centrostrzale Jesusa Imaza. Oczywiście obstawiam, że była to próba wrzutki, która przerodziła się w jakiś magiczny strzał, który zaskoczył nieomylnego, wydawałoby się, w tym sezonie Kowaczewicza, który przecież, no, można powiedzieć, że otwiera klasyfikację bramkarzy. Generalnie mamy tak, Jagiellonię, która grała momentami bardzo obiecująco i naprawdę chciałbym powiedzieć, że szalono z przodu, natomiast z tyłu była pewien brak dyscypliny taktycznej. Dużo miejsca miał Raków, który jak się rozpędzi, no to wiadomo, że potrafi zrobić dużo. Wydaje mi się, że Jaga, szybko otwierając wynik i dość szybko wychodząc na prowadzenie, postawiła Raków pod ścianą. Drużyna Marka Poprzuna była trochę w szoku, natomiast zareagowała tak, jak na pretendenta do mistrza przystało. Spodziewałem się takiego scenariusza, chociaż powiem Wam szczerze, że momentami naprawdę Jaga imponowała. Przede wszystkim wydaje mi się, że lepiej wyglądała z przodu niż z tyłu, chociaż pochwalę, szczerze powiedziawszy, Jakuba Lewickiego, młodego obrońcę, który naprawdę spisywał się kapitalnie. Oczywiście możemy się spierać, że ta bramka numer 2 dla Rakowa na jego konto, natomiast kiedy przy tobie jest Tomasz Petraszek, no siłą rzeczy jesteś skazany na przegranie pojedynku główkowego. Generalnie mamy tak, Raków, który miał swoje momenty, dużo gry brał na siebie Koczerchin i w mojej opinii to jest taki cichy bohater tej drużyny, który często bierze grę na siebie, który przejmuje czasami pałeczkę po Iwim Lopezie, który miał swoje dobre chwile, natomiast też gasu i Hiszpan momentami był obok meczu, w drugiej połowie już bardziej aktywny. Natomiast pierwsza część meczu to był zdecydowanie popis Ukraińca, popis też Żana Carlosa, który się świetnie wkomponował w Raków i jestem też ciekaw, jak będzie wyglądała jego rywalizacja z Franem Tudorem, który ten mecz zaczął na ławce rezerwowych, oczywiście wszedł w drugiej połowie z uwagi na, no, niekorzystny dla Rakowa wynik. Natomiast jest to bardziej półprawy stoper niż wahadłowy. No a Żan Carlos, który również był autorem pięknego trafienia, dobrze się wkomponował w tą układankę, jest bardzo dynamiczny, rozumie grę z kolegami, czy tą taką grę na małej przestrzeni, grę bardzo szybką, no i to wszystko nabiera ręce i nogi. Raków wygrał, Raków nacisnął Legię, która dzisiaj mierzy się w hicie tej kolejki z Widzewem Łódź, no bo ten dystans jest jeszcze większy. Na ten moment, tak jak widzicie w tabeli, to jest 10 punktów, także jeżeli Legia się potknie i po prostu przegra z Widzewem, 10 oczek, można powiedzieć, że to jest taki dystans. Pytanie teraz, czy do odrobienia, czy Legia da radę, okaże się dziś po godzinie około 22, kiedy będziemy po tym hitowym starciu Legia Widzew, na które już Was zapraszam, bo oczywiście film wrzucę od razu po zakończonym spotkaniu. Tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam raz jeszcze do subskrypcji kanału, do przycisku lubię to pod filmem i do zobaczenia w kolejnych materiałach.